Jeżeli chcecie wiedzieć, jak jeździ się Citroenem XM albo jakimkolwiek starym Citroenem z hydropneumatyką, to wyobraźcie sobie, że poruszacie się na co dzień po mieście łóżkiem Zojomu. Ale to syf! Cześć kochani, na wstępie przepraszam Was za to, że dźwięk w tym odcinku będzie nierówny, bo nagrywam go trzema różnymi kamerami, a tylko do jednej mam zewnętrzną krawatówkę, więc sorry, jeszcze się nie dorobiłem. Miał być jak zwykle klasyczny MotoWeek, bo jak wiecie 1 lipca trochę się pozmieniało, ale nagrałem takiego szybkiego shorta w piątek, żeby Was ostrzec przed tym, że punkty się jednak nie kasują. I postanowiłem nagrać Wam trochę o Citroenie XM, bo był bardzo fajny odbiór ostatniego filmu, było wiele prośb, żeby pokazać ten samochód, więc go pokazuję. Oczywiście będzie więcej filmów o XM-ie, bo na pewno ten samochód wymaga dużo pracy, przy czym nie jest to wbrew pozorom takie trudne. Tutaj mamy oczywiście kod do immobilizera, zawsze mnie to śmieszy, jak widzę na przykład sabowców z tymi kluczykami tutaj, że remove before fly. Tak naprawdę to lata się Citroenami, a nie sabami, bo one jadą jakby były zawieszone nad drogą. No a żeby odpalić taki samochód, to trzeba za każdym razem podać kod do immobilizera, podnosi się taką fajną klapeczkę, no mega robotę to robi, ale tak szczerze powiedziawszy jest strasznie wkurzające, no bo jak Wam zgaśnie na światłach, to musicie szybko wklepać kod, żeby stamtąd zjechać, więc większość XM-ów ma wyłączony ten immobilizer, jest przerobiony tak, żeby był w kluczyku i ten też ma wyłączony ten immobilizer, w sensie on działa, jest w kluczyku, no i jest to dużo wygodniejsze i dzięki temu też ta klapka jeszcze w ogóle działa, chociaż jak widać. Na wstępie dziękuję Wam oczywiście za subskrypcję i dziękuję też za świetny odzew, odbiór ostatniego filmu. Wielu diagnostów mi pisało, że u nich nie byłoby na przykład problemu ze zrobieniem przeglądu. Fajnie, dzięki, wiem, że trafiłem na melepetę, tyle tylko, że ten przegląd aktualny w tym samochodzie to nie był problem. Problemem był ten pierwszy przegląd, z którego musiałem mieć albo odpis, czyli jakąś kopię, albo oryginał. Na szczęście, jak mówiłem w ostatnim filmie, właściciel tego samochodu, którego pozdrawiam poprzedni oczywiście, serdecznie miał taki oryginał gdzieś tam schowany w śmietniku tak naprawdę, więc zdobyłem ten dokument i auto jest zarejestrowane, cieszę się ogromnie. Tutaj od razu mówię, że nie będzie to odcinek techniczny o tym, jak działa XM, bo taki odcinek, zwłaszcza dotyczący hydropneumatyki, zrobił profesor Chris, którego serdecznie pozdrawiam. Świetnie wytłumaczył to w tym filmie Krzesimir Dębski, czyli najlepszy gość od XM-ów w Polsce, którego też serdecznie pozdrawiam, bo wiele mi podpowiedział i pomógł przy zakupie tego auta. Skoro już mówimy o pozdrowieniach, to pozdrawiam też oczywiście Kubę z Opola, który ten samochód mi nagrał. I lecimy! Tutaj spójrzcie, materiał z pozdrowieniami dla pana Łukasza Zboralskiego, będzie gówno burza na serwisie, którego nazwy nie wymienię, bo tu jest 20 na godzinę, a zobaczcie, jadę 30 na godzinę, więc o 100% złamałem przepisy i tak właśnie zadziałał na to zawieszenie ruch zwalniający, który chyba gdzieś tam był. Tutaj specjalnie nawrotka po dziurach, ale tu zarosło. Jak u 40 po rozwodzie. Zobaczcie, jak to auto idzie po tych dziurach. Tutaj niestety nie złamie się na raz, bo to jest Citroen z Traction Avant, czyli z napędem na przednią oś, co zresztą Citroen zawsze podkreślał. No ale popatrzcie, jazda po takiej drodze to jest sama przyjemność. A ponieważ zarejestrowałem ten samochód, to musiałem go też ubezpieczyć, więc miejsce dla partnera odcinka firmy Mubi.pl, najlepszej w Polsce porównywarki ubezpieczeń. Przypominam, na dole link, więc nie dość, że możecie mieć taniej niż u agenta, to jeszcze dostaniecie 150 zeta legendarnego cashbacku, czyli płacicie przez Mubi
i 150 zł wraca później na wasze konto. Przypominam, że jeżeli kupujecie przez Mubi polisę OC, to dostajecie też swój prywatny link, możecie go wysłać znajomym i jeżeli oni kupią polisę w Mubi, czy przez Mubi, to wy dostaniecie jeszcze 5 dych od każdej zawartej w ten sposób polisy do kwoty 2000 zł. I przypominam, że dla klientów Mubi wystartowała teraz taka fajna inicjatywa, nazywa się to Mubi Garage, link oczywiście na dole, logujecie się i możecie za absolutne fryty dostać talon, czyli voucher w nowoczesnym języku, na przejażdżkę kilkoma, a w zasadzie kilkudziesięcioma pojazdami z floty Panka, więc możecie to wykorzystać na przykład w delegacji, żeby nie płacić złotówą na taryfy, ale możecie też to wykorzystać, żeby przejechać się jednym z licznych, bardzo fajnych klasyków, jakie ma w swojej flocie właśnie Panek, więc serdecznie zapraszam, link na dole. Jak tylko z kimś rozmawiam, że kupiłem XM-a, to pierwsze pytanie jest: wow, i powiedz, jak się tym jeździ? I wiecie co? Powinienem się tutaj teraz ejakulować na temat tego, jak wspaniałe jest hydropneumatyczne zawieszenie, bo ono jest tego warte. Natomiast tak naprawdę, jeżeli chcecie wiedzieć, jak jeździ się Citroenem XM albo jakimkolwiek starym Citroenem z hydropneumatyką, to wyobraźcie sobie, że poruszacie się na co dzień po mieście łóżkiem z ojomu. Naprawdę, mówiłem o tym ostatnio, Citroen ma wywalone na właścicieli starych samochodów, to znaczy, że nie da się do nich kupić absolutnie żadnych części. Nie jest tak jak w Mercedesie czy w BMW, że pójdziecie, powiecie, że chcecie na przykład uszczelkę i jeśli jej nie będzie, to 10 dni wam przyprowadzą ją z Niemiec. Zapomnijcie, tutaj do tego samochodu absolutnie nic nie da się kupić, a jeżeli już się da, to trzeba to zdobywać i bardzo rzadko jest dostępne w ASO, więc trzeba nie tylko wiedzieć, gdzie szukać, ale też wiedzieć, co szukać, bo na przykład sfery, czyli kule, gruchy do zawieszenia mają różną budowę w zależności od modelu, mają różne ciśnienia, różne dławiki, czyli te amortyzatorki, tak naprawdę takie dziurki w środku, przez które przepływa LHM, czyli płyn hydrauliczny, one właśnie pełnią funkcję amortyzatorów, a sama grucha, czyli ten azot w środku, pełni funkcję sprężyny, więc nie jest tak, że to się łatwo kupuje i łatwo dobiera. Trzeba mieć odpowiednią wiedzę i schomikowane różne stare katalogi, żeby to przywrócić do działania. Przy czym sama technologia jest bardzo fajna i sama konstrukcja nie jest wcale taka skomplikowana w naprawach, jak może się to wydawać. Dobra, przystępujemy do wymiany gruch sfer zawieszenia, czyli najpierw auto w dół i trzeba rozprężyć układ, w sensie spuścić z niego ciśnienie z hydrauliki, czyli jedziemy. O, teraz jeszcze najlepiej kilka, o, albo kilkanaście razy wklepać hamulec, aż przestanie być słychać, jak przelewa się płyn. Zdecydowanie przód jest za twardy, nie skacze, jest w miarę taki, że ugina się pod naciskiem, ale to nie jest to, co powinno być w Citroenie, a wiem to z doświadczenia, więc udało mi się dostać dwie kule Febiego, zamienniki, i oczywiście założymy je i zobaczymy, czy to pomoże. Moje kule jadą do Krzesimira Dębskiego, serdecznie pozdrawiam, to jest najlepszy gość od XM-a w Polsce. Doktor XM albo i profesor. Nabijemy i wrócimy do oryginału. O! Uspokoiło się, nie wiem, czy to słyszycie. Przestało cokolwiek być słychać po naciskaniu hamulca, czyli w tej chwili nie mamy ciśnienia w hydraulice i możemy w miarę bezpiecznie spróbować odkręcić kulę. Chyba się uda. Bierzemy sobie taką Bądź Eko torbę. Ja ją sobie na wszelki wypadek wsadzę pod kulę i sobie tą kulę spróbuję stąd wyszarpać. I mam nadzieję, że całe ciśnienie z hydrauliki zeszło, żebym potem, jak to się mówi, nie musiał sobie tyłka łokciem podcierać. Mamy to!
A jak tam widzicie, kapię sobie trochę LKM-u. Właśnie po to mi była ta siatka, ale oczywiście źle ją założyłem, więc i tak efekty jak widać. Swoją drogą spójrzcie, jaki geniusz francuskich konstruktorów. To jest właśnie coś, za co ja kocham te samochody. Tutaj jest klamka od otwierania bagażnika. No i jak założycie sobie normalną, zwykłą... O, właśnie. Widzicie to? Jak założycie sobie ramkę, to nie wsadzicie ręki, żeby otworzyć bagażnik. No bo po co komu otwierać bagażnik, prawda? Jeszcze tylko przesmaruję to. Na szczęście z tego zawsze coś podkapię. Więc zakładam nową i kończymy remont zawieszenia przedniego. Zostaną pierdoły typu wymienić łączniki stabilizatora. To jest w ogóle najsłabszy punkt chyba tego samochodu. Pamiętam, że w Xanti wymieniałem łączniki stabilizatorów raz na 3 miesiące i nie dlatego, że były takie gówniane, tylko dlatego, że hydropneumatykami po prostu nie zwalniacie na dziurach. I w ten oto sposób zakończyliśmy remont zawieszenia przedniego. Nie ukrywam, był on dość drogi, bo kosztował mnie, jak powiedziałem, 300 zł, niecałe z przesyłką. Natomiast jakbym zdecydował się na usługę dobicia kul, co oczywiście zrobię, kosztowałoby mnie to jakieś pewnie 70 zł za stronę plus 15-20 za montaż. No czyli w 200 macie ogarnięte amortyzatory i sprężyny z przodu. Problemem jest brak części, bo to, że Wam strzeli jakiś przewód, czy to powrotny, czy zasilający LHM-u, no to trudno, takie rzeczy się zdarzają. Dzisiaj da się to dosztukować chociażby z miedzi, chociaż też trzeba wiedzieć, które przewody można zastąpić miedzianymi, a które nie. Ale gorzej, jak macie problem z jakimś na przykład siłownikiem, te na szczęście są w miarę wieczne, czy zaworami tam hamulcowymi, konżektorem i tak dalej, no to są naprawdę części, które oczywiście się też regeneruje, no ale dojście do zakładów, które robią to dobrze, albo znalezienie czegoś, co da się kupić i założyć tak od strzała, jest w zasadzie niemożliwe. Oczywiście trafiają się jakieś tam leżaki magazynowe, no ale trzeba to ściągać z Francji, więc najlepiej mieć we Francji znajomego, który tam to kupi, potem Wam to przyśle do Polski, no bo Francuzi wiadomo, że za granicę to nie bardzo chcą to wysyłać, poza tym jest bariera językowa, więc aujourd'hui i takie tam inne rzeczy, więc jest z tym naprawdę problem. Na pewno będę musiał prysnąć cały grill, na szczęście jego się w miarę łatwo wyjmuje. Jest wypiaskowane, widać, że auto lata po autostradach. Na pewno czeka mnie też wizyta u pana w Dziabki, bo dosyć dużo takich właśnie obijaczy na karoserii się znajduje. Tutaj macie takiego wielkiego placka na masce, też by wypadało to wypchać. Tak jak powiedziałem, to jest jazda łóżkiem z ojomu, to jest cały czas terapia uporczywa, czyli różnej maści przeszczepy i sztukowania i modlenie się, żeby ten samochód właśnie owego przeszczepu nie odrzucił. Co mogę powiedzieć o tym konkretnym egzemplarzu? Otóż jest to bardzo biedna wersja, czyli taka moja. Ja nie chciałem V6, nie chciałem tych topowych egzemplarzy, które mają na przykład zawieszenie hydropneumatyczne z hydroaktywą, którymi wszyscy się jarają. Słusznie, ale to nie są auta, którymi można jeździć na co dzień, a ja niestety, nauczony doświadczeniem, lubię mieć taki samochód, którym gdzieś jednak pojadę. Oczywiście w tej pozycji serwisowej auto nie ma w ogóle tłumienia nierówności. Jeżeli dobrze pamiętam, to instrukcja mówi, że można się przemieszczać z prędkościami do 3 czy 5 km na godzinę, tylko po to, żeby przesunąć się gdzieś na stanowisku serwisowym. Zobaczcie, ja próbuję ugiąć to auto z całych sił i zobaczcie, jaki jest efekt.
ale spuśćmy je do pozycji normalnej do jazdy i zobaczycie różnicę. Jak to kiedyś mówili na forum Citroena, żadna sprężyna tak się nie ugina, zobaczcie. Przyznam się, że nie boję się technicznie Citroena z tego względu, że obiecałem Wam chyba na 50 tysięcy subskrypcji odcinek o moich prywatnych samochodach, bo było ich do tej pory z jakieś pewnie 70. Oczywiście go nie nagrałem, ale tak, moim drugim samochodem w życiu był Citroen CX, którego później zamieniłem na Citroena Xantię, a później miałem jeszcze C5, więc to nie jest tak, że przeraża mnie jakoś konkretnie budowa hydropneumatyki. W miarę ogarniam, z czym to się je, chociaż tak jak powiedziałem, do arcymistrza typu właśnie Krzesimir Dębski, jeszcze raz pozdrawiam, to w ogóle nie mam podejścia, to jest 10 levelów w ogóle wyżej. 100 tysięcy na tym rozrządzie. Zgroza. Przede wszystkim trzeba to wymienić i to jak najszybciej. Prosta dwulitrówka, tak zwana kwadratowa, bo skok tłoka jest taki sam jak średnica. Nawet to szczerze mówiąc daje radę. Nie wiem jakie to ma osiągi, koło 11 pewnie do setki, z jakieś 190 prędkości maksymalnej, przy czym nie oszukujmy się, Citroen XM nie jest samochodem, który lubi zapierniczać 200 km na godzinę autostradą, przynajmniej w tej wersji. To jest auto do spokojnego bujania się po nierównościach. Jeżeli chodzi o wnętrze, to tak, ręczny jest prawie jak w Mercedesie, bo troszeczkę inaczej się go obsługuje, zwolnia go się tak, ale wtedy nie możemy go zaciągnąć, trzeba to z powrotem wdusić. I teraz mamy ręczny. Tutaj mamy tak zwany, nie wiem czy to w ogóle widzicie, wyświetlacz incydentów, czyli aktualnie pisze, jest napisane to, co się zepsuło. No chyba, że otworzycie sobie na przykład drzwi, to właśnie dalej, nie wiem dlaczego pisze jest napisane to, co się zepsuło. Powinien napisać, że tam port gauche ouvre. A tutaj mamy wyświetlacz komputera pokładowego. Jeżeli kogoś interesuje, ile to zużywa paliwa, to aktualnie mam taki wynik, ale bierzcie poprawkę, że ujeżdżam go góra-dół, no i nagrywam dla Was jakieś takie dziwne akcje, więc to spalanko zdecydowanie w górę w trasie między 8,2 a 8,5. Ale tu syf. To się w ogóle... O, francuska jakość. Nie chciałem V6 między innymi z tego względu, że one mają hydroaktywę. Ten hydroaktywy nie ma, co mnie bardzo cieszy. To znaczy, że wszystkie elementy tego zawieszenia hydropneumatycznego w tym pojeździe są sterowane mechanicznie. Nie ma tu żadnej francusko-niemieckiej elektroniki, jak w hydroaktywie. Nie ma komputera, który tym zarządza i bardzo dobrze dzięki temu to wszystko działa. Nie ma problemu, że gdzieś tam komuś ucieknie masa i auto robi sobie jaja na drodze. Minus jest taki, że V6 miały też deravi, czyli diravi, system, który po skręceniu kierownicy prostował ją na zero i działo się to również na postoju. I on oczywiście też warunkował moc wspomagania, siłę wspomagania od prędkości jazdy. Nie tęsknię za nim jakoś szczególnie, bo najeździłem się z deravi w Citroenie CX i bardzo fajny wynalazek, przy czym wymaga specyficznej techniki jazdy, bo jak powiedziałem, jeżeli jedziemy sobie gdzieś tam po drodze i na przykład, nie wiem, chcemy zrobić coś w radiu i wygestykulować, puścimy na sekundę kierownicę, to w normalnym samochodzie ona nam wróci do pozycji, jeżeli oczywiście mamy dobrze ustawione kąty w zawieszeniu, ale to będzie trwało, więc spokojnie możemy sobie puścić kierownicę nawet na 2 sekundy i nic się nie stanie. Natomiast w deravi, jak puścimy kierownicę, to ona mentalnie zrobi tak. Więc jazda deravi na co dzień wymaga podpierania się gdzieś tam kolanami.
I mówię to z doświadczenia, bo naprawdę kilkadziesiąt tysięcy kilometrów z tym systemem przejechałem. Jest bardzo fajnym gadżetem, natomiast nie warunkuje mi kupienia V6, nie robi mi na tyle, żebym chciał mieć pod domem V6 i skarbonkę. Ja chciałem mieć prostego XM-a w najprostszej wersji typu FSO Polonez, bo tutaj wielu rzeczy nie ma. Nie ma na przykład sterowania radiem z kierownicy, nie ma na przykład nawiewów na tył. Ten ma takie mocno podstawowe wyposażenie. Oczywiście jest automatyczna klima, są cztery szyby w prądzie. I to tak naprawdę chyba tyle, ale więcej do szczęścia mi nie jest absolutnie potrzebne, zwłaszcza, że z czasem niestety musimy mieć na to czas i pieniądze, żeby to wszystko działało, a tutaj wbrew pozorom generalnie wszystko działa, co jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, bo działają siłowniki w drzwiach, jeden się tam zacina, ale to jest pikuś. Działają elektryczne szyby, nie są tfu, porwane linki ani połamane prowadnice, więc super, chociaż i tak boję się tego używać. Pozwólcie, że pobawię się teraz w motobiedę. Siadłem sobie z tyłu, będę tak wam gestykulował i pokazywał, że niby się tam znam na stylizacji samochodów. To jest niestety wersja poliftowa, czyli ma deskę już taką obłą, nowoczesną, zerżniętą z Xanti. Oczywiście całkowicie inną, natomiast spójną stylistycznie z Xantią, a przedliftowa miała taką fajną, kaskadową, ciętą od linijki, która była znowuż spójna stylistycznie z nadwoziem Bertone. Jeżeli chodzi o jakość materiałów, to jest wbrew pozorom nie najgorsza, bo ten samochód, jak widać, prawie 300 tysięcy kilometrów i poza takimi małymi wdziapkami, jak tutaj widzicie, generalnie nic złego się tutaj nie dzieje. Oczywiście ma też parę mankamentów. Tutaj mamy pęknięcie. To trzyma się na słowo honoru. Ale jak na samochód marki popularnej jest całkiem nieźle, bo przypominam, że to nie jest auto segmentu premium. To jest auto segmentu, który dzisiaj nie istnieje. Wyginął niemalże całkowicie. W tym segmencie była Safranka, była 605, był XM, był na przykład Ford Scorpio, były piękne lata motoryzacji, gdzie można sobie było kupić naprawdę duży samochód, który nie musiał być premium. Dzisiaj nie ma już takich samochodów na rynku, dzisiaj wszyscy chcą jeździć premium SUV-ami. No i właśnie jeżeli coś ma być duże, to musi być luksusowe, wyłamuje się z tego chyba tylko Skoda Superb na ten moment. Tutaj lampki. Działa to też po francusku, o, o, ale działa, prawie, więc naprawdę nie jest źle, no, w porównaniu z deskami wielu popularnych samochodów, ta przez 25 lat oczywiście zestarzała się wizualnie, natomiast no nie jest popękana, pamiętajmy, że auto jeździło we Francji, a tam mają na przykład lazurowe wybrzeże, gdzie to słoneczko przypraża i rzeczywiście wygląda to jako tako. Minus tej deski rozdzielczej i tego pojazdu jest taki, że pozycja za kierownicą jest cholernie wysoka. Nawet jak zjedziemy nisko fotelem, to i tak siedzimy wysoko. Potęguje to oczywiście ta linia okien, która tak tutaj delikatnie opada i podnosi się dopiero tu. A znowuż osadzenie tych zegarów tak głęboko powoduje to, że jak opuścimy sobie fotel, żeby siąść w miarę wygodnie na podłodze, to nie widzimy tych kontrolek, które się tam palą, czyli na przykład jadąc, nie wiem, że mam zepsuty czujnik ABS-u, co w sumie nawet i dobrze, bo po co mam się denerwować. Uprzedzając pytania, czy ten samochód nie skończy jak Alfa Romeo, zdecydowanie nie, bo jest w nieporównywalnie lepszym stanie technicznym. Poza tym nie zachodzi też obawa, że jakiś ćwok wytnie mi z niego katalizator. Po pierwsze dlatego, że tu już jest wymieniony na niefabryczny, a po drugie dlatego, że jak jakiś pajac zacznie coś mu grzebać pod spodem, to jest duża szansa, że francuskim zwyczajem ten samochód spuści mu się na ryj i bardzo dobrze. Nie, ten samochód ma zupełnie inny status u mnie. Alfa była wyzwaniem blacharskim, z którym
niestety przegrałem, nie podołałem, nie dałem rady, a tak naprawdę nie miałem na to czasu, bo ona była do naprawy, ale 3-4 lata ostrej rzeźby z karoserią, natomiast tutaj zupełnie nie. Stan blacharski tego pojazdu jest bardzo dobry. Wyjątek prawy błotnik i lewa strona sanek, które wzięły i zgniły na wylot. Przy czym to nie jest jakiś duży problem, bo można to pospawać a na samochodzie, b wymienić na inne używane sanki i po temacie. W ogóle oczywiście zmierzymy go sobie miernikiem Prodictecha, bo powiem Wam, że to jest jedno z niewielu aut, na które w ogóle nie patrzyłem blacharsko, a widzę, że no trochę było tu rzeźbione, ale tak jak mówiłem ostatnio, XM-a nie kupuje się wyglądem zewnętrznym, tylko tym, jak wygląda od spodu. Zresztą z jednej strony to jest koszmar lakiernika Boss Reberco, ale z drugiej, no na kilometr widać, że to auto zaprojektował Bertone. Znaczy, no nasze pokolenie, w sensie te moje, widzi z kilometra, że to auto zaprojektowało Bertone, no bo te dzisiejsze lebiegi to nie odróżniają Bertone od Borata. Ale dzięki temu tu jest tyle ostrych kantów, że taki jeden element to można sobie malować na raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy, więc jakby się tak uprzeć, to takie smart repair na całym nadwoziu, opiernicze trzema setkami lakieru. Przy okazji pozdrowienia dla autoaktywnych. No i zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Nie podoba mi się to na przykład, albo to. Więc zakładam, że troszeczkę szpachli tu znajdziemy. Zobaczmy. A nawet nie tak źle. Oho, tu jakie piękne odcięcie. No tak jak powiedziałem, raczej to nie jest fabryka. Zresztą, to zdecydowanie nie jest fabryka. Tu na bank mamy lepiankę jakąś. No właśnie. Tutaj jedyny mankament naprawdę blacharski tego samochodu. Przegnity, zardzewiały, bo ktoś mi powiedział, że gadam jak handlarz. No trudno, żebym nie gadał jak handlarz, jak miałem w życiu z 70 samochodów. Więc przegnity, zardzewiały błotnik, oberwany. Troszeczkę będę go musiał tutaj podratować. I tak jak powiedziałem, w tej chwili Wam tego nie pokażę, ale po lewej stronie jest zardzewiała łapa pod silnikiem, a tak w zasadzie to nie łapa, co ja gadam, to są po prostu zardzewiałe sanki. To też jest ewenement w Citroenie XM, bo w Polsce większość XM-ów w czasach swojej świetności miała oczywiście pod maską 2.1 turbo diesla albo 2.5, klękajcie narody, turbo diesla. No i z nich zawsze się na tyle wylewało oleju, że nigdy tam nic nie rdzewiało. Natomiast tutaj silnik benzynowy i efekt w postaci właśnie zardzewiałych sanek. Na pewno będzie parę filmów dotyczących tego, jak obsługuje się ten samochód. No i pewnie napraw, bo w podwoziu na 200% trzeba powymieniać jakieś tam tuleje i łączniki stabilizatorów. Zakładam, że któraś poduszka też jest strzelona, bo potrafi się nieprzyjemnie zatelepać przy ruszaniu. Ale tak jak mówię, nie są to zaporowe koszty i nie są to rzeczy, z którymi człowiek sobie nie poradzi. Na dzisiaj tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Motoprawda w internecie. Pozdrawiam. Paweł Rygas.